witam serdecznie, jeżeli znalazłeś się na moim kanale, jestem Ci bardzo wdzięczny i jeżeli jesteś tu z wideo Michała Zerka, na którym udzieliłem wywiadu o moim doświadczeniu również, jestem bardzo wdzięczny. Ten wywiad był dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem, gdzie pokrótce opowiedziałem moją historię mojego życia. Nie było to łatwe, gdyż poruszyłem delikatne tematy dla mnie, ale uważam, że jestem zobowiązany to Wam, ludziom i też tym, którzy mnie otaczają na co dzień, aby wiedzieli o mnie troszkę więcej. Nie było to łatwe, gdyż te tematy budzą we mnie emocje, uczucia bardzo mocne i ciężko do nich czasem mi wracać, ale one przypominają mi, kim jestem i że nie mogę o tym zapominać. A wyjście z tego bagna, w którym byłem, też chcę, żeby komuś pomogło i pokazało, że jest inna droga i że można wyjść z tego wszystkiego i zacząć na nowo. Podzieliłem się u Michała też swoją pasją, jaką jest muzyka, którą robię. Piszę teksty, rapuję, oddaję siebie w ten sposób i uważam, że posiadanie pasji jest czymś niesamowicie ważnym w trzeźwości, co pomaga stanąć jeszcze bardziej na nogi i zająć te myśli, które przychodzą, te złe myśli negatywne. Tak więc, widzu, jeśli mnie oglądasz, zachęcam, abyś odnalazł na nowo pasję, robił cokolwiek, czy to sport, muzyka, coś, co Ci sprawia radość, jakieś pasje z dziecięcych lat, warto do nich wrócić i je na nowo robić, pielęgnować tą pasję. Michał robi wielką robotę, jestem mu bardzo za to wdzięczny, że pomaga innym i że prowadzi taki kanał. To jest coś niesamowitego i wartego uwagi, dlatego też wspierajcie Michała, oglądajcie jego wywiady albo też i zgłaszajcie się do niego, gdyż naprawdę robi konkretną robotę i pomaga ludziom. Powiem szczerze, że długo się zastanawiałem nad tym, czy u niego wziąć udział, gdyż no jest to naprawdę poważne przedsięwzięcie i co najważniejsze, jest to wyreżyserowane. Nie ma scenariuszu, każda historia jest oparta na faktach, oparta na życiu. Nie jest spisywana i przygotowywana, tylko tak zwanym spontanie opowiadana, gdzie grają emocje, no nie? I to jest dobre, to jest właśnie najważniejsze, że to dzieje się naprawdę. Tak więc naprawdę zachęcam do dzielenia się swoim doświadczeniem, bo to pomaga innym osobom, które to słuchają, oglądają. Też chciałbym zachęcić oczywiście przy okazji do subskrypcji kanału Michała, czy też mojego, obejrzenia moich klipów, mojej muzyki, wsłuchanie się i o obejrzenia innych moich social mediów. Jeżeli masz jakieś pytania, chciałbyś coś się dowiedzieć, śmiało pisz na Facebooku, Instagramie. Linki są w opisach pod filmem, czy w informacjach na kanale podane. Tak więc chciałbym jeszcze raz mocno podziękować. Myślę, że będę prowadził takie nagrania co jakiś czas, gdzie będę dzielił się moimi doświadczeniami, moją historią. Tak więc dajcie suba, dajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Myślę, że zaczniemy ciekawą przygodę i nową historię stworzymy wspólnie, bo dzięki Wam, widzom, słuchaczom mogę funkcjonować, działać muzycznie i to jest fajne, bo to działa w dwie strony, zawsze wspiera się jedna i druga strona, nie jest tak, że tylko jedna coś z tego ma, obie mają i to jest najlepsze. Dlatego to dzielenie się moim doświadczeniem i to, że Wy tego słuchacie, oglądacie, to jest też dla mnie ważne i mi to pomaga. Tak więc
bardzo dziękuję i zachęcam do dalszego wpadania na mój kanał, odwiedzania go. Myślę, że razem zrobimy coś ciekawego. Tak więc pozdro widzowie, pozdro Michał i do zobaczenia w następnych wideach, nagraniach.